Czy jesteście ciekawi, jak wygląda Forza Horizon 3 na konsoli Xbox One X? Czy spodziewacie się tu 60 FPS-ów, fantastycznej grafiki i rozdzielczości 4K za sprzęcie o wartości 2000, czyli Xbox One X? Czy naprawdę się tego spodziewacie? Jesteśmy, no i ponieważ konsola Xbox i PC są ze sobą połączone, no to ja tutaj będę miał wszystkie swoje fury tuningi, w ogóle całe moje konto na nowym Xboxie. Nie ma problemu, mogę sobie wziąć tego chuligana na spacer i zobaczymy, czy potrafię tutaj jeździć w Forzie Horizon 3 na konsoli. I uwaga, zaskoczenie. Czy to widzicie? 30 FPS-ów tylko. Niestety. Dlatego, że ta gra nie jest zoptymalizowana pod Xbox One X. Da się szybko przyzwyczaić do tych 30 FPS-ów, nie ma problemu, tak? Ale nie ma tutaj super płynnej grafiki, jakiej moglibyście się spodziewać po PC-tach. Powiedzmy, kurde, ten ruch. Zawsze jeżdżę po tej odpowiedniej drodze, po tej odpowiedniej stronie, jak wszyscy normalni ludzie na świecie jeżdżą. Nie no, śmieję się oczywiście. Jesteśmy w Australii, więc tutaj też się inaczej jeździ, tak? Nie ma problemu z jakimś tam driftowaniem, czy po krótkiej tam wprawie jeździe, nie wiem, w Forzie Horizon 2 nawet, jak sobie przed chwilą grałem, czy tam po graniu nawet na PC-cie, no, można się szybko przyzwyczaić do tych 30 FPS-ów, nie ma co problemu, da się, tak? No jest okej. Okay. Ale po takiej przesiadce na przykład z PC-towej wersji Forza Horizon 3 na konsolową wersję Forza Horizon 3, no dostajesz tak skopa w twarz. Co do grafiki, to właśnie ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy ona jest jakaś gorsza na Xboxie One X, czy też lepsza. Mamy tu dodatkowe 4 GB RAM-u w stosunku do Xboxa One zwykłego. I teoretycznie nie powinniśmy mieć żadnych najmniejszych przycinek. Chociaż na Xboxie One chyba też nie ma żadnych przycinek na tym, na Forzie. Ale czy jesteście w stanie stwierdzić, czy ta grafika jest lepsza na zwykłym Xboxie w stosunku do Xboxa One X? Bo ja na obecną chwilę nie jestem w stanie stwierdzić różnicy między wersją konsolową a wersją PC-tową. Najlepiej byłbym to w stanie stwierdzić chyba w nocy, gdzie najbardziej sobie zapamiętałem te pięknie wyglądające tylne lampy w samochodach, które bardzo ładnie świecą, a jeśli chodzi o taką, jako taką grafikę tutaj w grze, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Moim zdaniem wygląda to bardzo podobnie do wersji PC-towej, ale pewnie będziecie cisnąć ze mnie bekę, kiedy się okaże, że w ogóle ta gra nie została ulepszona w żaden sposób na Xbox One X. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Po prostu nie przeszkadza mi w tej grze odrobinę gorsza grafika na konsolach, dlatego, że ta gra jest mega grywalna, jest fajna do grania i fajnie się w niej jeździ samochodami. Jest to moim zdaniem najlepsza gra wyścigowa, jaka powstała. Niedawno grałem sobie w Forza Motorsport 7. Uważam, że tamta gra to jest grana dla hardkorowców, zwłaszcza dla tych, którzy próbują jeździć bez wspomagaczy na padzie w tamtą grę. Jest ciężko ze skręcaniem, czujesz, że samochody są jakieś nadsterowne, jest okropnie po prostu. A tutaj czuję się jak w domu, no mogę sobie jeździć, niezależnie od tego, ile jest tu FPS. No gdybym miał 15, to bym się chyba załamał, ale jest to 30 stałe, jest płynna rozgrywka, jest dobrze, można sobie podriftować. Ach, jest naprawdę fantastycznie. Przecież ja grałem też na Xboxie One w Forza Horizon 3, już nie pamiętam jak tam z tą grafiką było. Ale na konsoli też były jakieś tam problemy z Forza Horizon 3. Jakieś tam były drobne problemy. Ale działała ta gra dobrze, no, było stabilniej niż na PC-cie. Czy będę grał w Forza Horizon 3 na konsoli? Nie, no raczej nie. Raczej bym chciał sobie grać tutaj w Forza Horizon 2, bo to jest gra, której nie puszczę sobie na PC-cie, tak? Tutaj bez problemu, zobaczcie. Kurde, driftik, elegancko. Cyk, można sobie śmigać, ja mam tu jakąś wypasioną furę. Jakiegoś chuligana, nie ma problemu, zobaczcie, jak on tutaj kapcia pali, fantastycznie. I da się grać, dobra, wiecie co, weźmy sobie jakąś inną furkę. Ja tutaj mam, ojej, czuję się jak w domu, ten interfejs. Niedawno sobie grałem w Forza Motorsport 7. Ja się tam nie mogłem ogarnąć, naprawdę, wszystko jest takie inne. Ale najgorsza jest ta jazda samochodem, znaczy, jest fajna,
Jeśli byś się jej nauczył, a ja totalnie nie umiałem opanować tych samochodów. O, zobaczcie, tutaj się wczytują jeszcze ikonki. Gdyby ta gra była uruchomiona już wcześniej i bym sobie przejrzał te wszystkie, całą listę tych samochodów wcześniej, to te samochody by były szybciej wczytane. Na PC-cie jest dokładnie to samo, jak wcześniej nie odpalaliśmy gry i nie graliśmy na Forze, tak, po prostu. No to też te ikonki samochodów się doczytują tutaj dłużej, więc na to nie zwracajcie uwagi specjalnie. Wybierzemy sobie jakiś samochód, którym na PC-cie mi się bardzo fajnie jeździło. Nie wiem, czy to nie był czasem McLaren P1. To są te auta, które tutaj przewijam, to są wszystkie moje samochody wygrane w Fordzie Horizon 3. Naprawdę nie jest trudno sobie taką listę zbudować. Nie musicie na to poświęcać jakąś masę dużo czasu. Ten motherfucker jest najgorszy. Masakra, on jest tak szybki, że to jest szok. Chodźmy sobie dalej. No nie wiem, co tutaj. Jaguarem mi się fajnie jeździło. Nie mogę się zdecydować. Na pewno nie będę Agerą jeździło, nie. Centenario, Aventador, nie wiem, nie mam pojęcia. Aventadorem sobie, nie mam go zrobionego. Ach, choroba. Nie, może weźmiemy sobie Gallardo. Nie, o kurde, tego bym wziął. No ja bym wszystkimi tu naraz chciał jeździć, do cholery. Nie mogę się zdecydować nigdy, którym samochodem chcę pojeździć, bo każdy z nich to jest cholera kozak, fantastyczny. I zawsze mam ten okropny ból przed rozpoczęciem wyścigu multiplayer. Które do cholery auto tutaj wybrać, no? Które? Nie wiem. Wszystkie są dobre. Ojej. Mercedes. Nie, nim się nie jeździł. A dobra, weźmy go sobie. Co mi tam? 10 tysięcy kredytów w plecy, muszę go sobie tu dostarczyć. To jest fajna fura, super brzmi. O, to jest też ciekawe, bo w Fordzie, musimy sobie porównać ten dźwięk. Forza Horizon 3, chyba już robiłem kiedyś takie porównanie tego samochodu. Z Forza Horizon 2 i Forza Horizon 3. Jak dla mnie w dwójce on brzmiał troszeczkę inaczej, nawet chyba fajniej. A, ten dźwięk jest super. Ciężko mi powiedzieć, gdzie jest bardziej zbliżony do rzeczywistości. W dwójce i w trójce brzmi fajnie, no. Tu zależająca sprawa, naprawdę. Pojechałby sobie jakiś wyścig. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś mistrzostwa odpalone, z tego co widzę. Ale to są mistrzostwa... Przełajówka jakaś. Co ja żem tu włączył? To są mistrzostwa? Nie, tutaj mamy coś po tym. Minąłem to w zasadzie. Pyk. Mamy coś tam na tym. Na asfalcie, to sobie pojadę tym Mercedesem. 7 biegów, człowieku. Pyk. I porobiony jest tak, żeby jak najlepiej był przyczepny. Mercedes. C63, czujesz? To nie może być przyczepne, to ma za dużo mocy, silnik z przodu, mały docisk z tyłu, masakra. Nie, jest całkiem dobrze porobiony i nawet udało mi się kilka razy nim wygrać na multiku, co jest dosyć sporym osiągnięciem dla tego Mercedesa. Naprawdę jest to ciężki samochód do skonfigurowania. Długo się z nim męczyłem, ale ponieważ bardzo lubię ten wóz, to... O. Horizon prezentuje. Dobra, weźmy sobie Extreme Track, to jest, niech będzie. To będzie masakra. Nie wiem, powinno mi jakoś pójść, no. O, ho, 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 ho. Tego mam zrobionego na koksa, ale nie będę go brał. Właśnie, Ferrari FXXK. Bardzo drogie auto, na które też trochę zbierałem, ale okazało się, no, takie średnie. Weźmiemy sobie może Pagani Zonda R. Kurde, no nie wiem, no co się weźmiemy. Pagani Zonda R, no. To jest dobre auto, grzeczne, szybkie, słucha się. Dobrze mi się nim jeździło. Synchronizacja drivatarów, właśnie. Zobaczymy, w sumie jak mi się wczytywała ta Forza, dosyć szybko się wczytała, tak jak na PC-cie. I te wyścigi i tutaj dobieranie drivatarów, wszystko jest mniej więcej tak samo jak na PC-cie. Tylko właśnie nie jestem w stanie stwierdzić. Musimy sobie zrobić takie side-by-side porównanie między PC-tem a konsolą. Ten sam wyścig, ten sam samochód, ta sama pora dnia. I sprawdzić, czy grafika rzeczywiście jakoś się różni, czy nie. Na pewno zobaczycie tą różnicę w FPS-ach, ale grafika. Chodzi mi o porównanie jakichś tam, nie wiem, odblasków, różnych takich pierdół. Moim zdaniem bardzo podobna jest ta grafika.
Mówiłem coś o szybkim wczytywaniu. Synchronizacja drive-atarów trwa już... Ile? 4... 5 minut. 5 minut trwa... Poważnie, 5 minut. Przez 5 minut można odpalić GTA 5, GTA Online nawet. Drive-atary wczytały mi się bardzo szybko, a nie wiem o co chodzi. Może dlatego, że wygodniej sobie usiadłem. No, od razu. Ale zauważyłem też, że tak jakby się niektóre rzeczy nie zsynchronizowały, bo teraz po drugim uruchomieniu gry pojawiły się propozycje moich znajomych co do mistrzostw, jakie mogę sobie rozpocząć. Więc o się, zobaczymy jak mi pójdzie jazda dosyć hardkorowym samochodem. I w bardzo ciężkich warunkach, we wspomagaczy na 30 fps. Na konsoli. Czy dam radę? No jest to bardzo wysoki poziom. Nie ukrywam, jest tak zwany tutaj input lag większy niż na PC-cie. Skoro mamy tutaj 30 fps, a na PC-cie mamy ich 60. Czyli nasze akcje na padzie będą z troszeczkę większym opóźnieniem na ekranie. Co do grafiki, no kurczę, ja nie jestem w stanie powiedzieć. To musicie wy stwierdzić chyba. Czy jest jakaś różnica między PC-tem a tą konsolą? Nie mam pojęcia, naprawdę. Musiałbym się przyjrzeć albo zrobić naprawdę takie wideo jeden przy drugim, żeby sprawdzić dokładnie tą grafikę. Jak na moje, ta grafika tutaj wygląda bardzo ładnie i nie potrzebowałbym, żeby wyglądała jakaś lepiej. Chociaż myślę, że jakbym odpalił sobie teraz nagle wersję PC-tą, to takie, o pff, kurde. Co to ma być? Jakaś gra z przyszłości? Ej, jestem na ostatniej pozycji? Nie, no. Strasznie. Ten input lag strasznie rujnuje, przynajmniej mi, tak, bo ja jestem przyzwyczajony do tych 60 fpsów i wyczucie samochodu jest zupełnie inne na takim opóźnieniu, no nie? Można się tego nauczyć i na konsoli można też fantastycznie jeździć, tylko ja przez większość czasu właśnie jeździłem na PC-cie i tam mi się wyrobiło bardziej wyczucie. I tak nie byłem jakiś tam super dobry, ale jeździłem w miarę okej, myślę. I tutaj jest... No to kwestia przyzwyczajenia, to naprawdę nie jest jakiś tam problem. Tak? Można sobie grać. Ważne, że ta grafika jest płynna, że tutaj nie ma jakichś tam przycięć albo innych takich dziwnych rzeczy. Wszystko działa fantastycznie. No ale na PC-cie masz taką natychmiastową reakcję na twoje akcje. Tutaj zobaczcie, jak mnie ci przeciwnicy zostawili z tyłu. Gdzie jak grałem sobie na tym poziomie trudności z botami, może to taki samochód, nie wiem, mi się zawsze dobrze jeździło tą Pagani. Na tym poziomie trudności byłem gdzieś w środku stawki co najmniej. Teraz zostawili mnie bardzo z tyłu. A może też w sumie długo nie grałem w Forza i to różnie może... Teraz chcę wam tak pokazać może tą Forzę na konsoli, żebyście mieli też porównanie jakieś tam. Oglądaliście pewnie dużo gameplayów z PC-towej wersji i teraz możecie tak sobie zobaczyć, czy... Fajnie to wygląda. Czy to w ogóle zostało jakoś ulepszone względem PC-ta, nie? Moim zdaniem wygląda ok. Ja bym się tutaj normalnie bawił bez żadnych problemów. No muszę zrobić takie porównanie, bo aż kurde, jestem sam ciekawy, czy to jakoś lepiej wygląda, czy też nie. Czy została jakoś to wzbogacona ta gra? Nie wiem. O, my mamy sobie kolejne mistrzostwa, czy wyścigi w mistrzostwach. Na szczęście mamy wszystko po szosie. Tym samochodem raczej nie chciałbym jeździć przełajowo, jakoś tam. Weźmy sobie radyjko. Timeless. Nie, weźmy sobie... Pulse. Okej, jedziemy na kolejny wyścig. Tych mistrzostw możemy sobie tu pierdyliard robić. Ile ja mam w ogóle kasy? 8 milionów, kurde. Ja myślałem, że w Forza Horizon 2 mam dużo kasy, tam mam ze 2 miliony, a tutaj wbijam 8 milionów. Nice. Musiałem sprzedać jakiś drogi samochód chyba. Jeden z widzów kupił i nagle pyk. Tam chyba z 5 milionów kiedyś zarobiłem, tak naraz. No ale efekt prędkości, zobaczcie, jedziemy sobie 300 km na godzinę i jest super. Jak to zapiernicza, no nie? Wow, ale znowu, żeby ominąć jakiegoś trafika, to się boję skręcić.
Oh my god. Dobra, mamy tutaj Dolina Jary. Lecimy. Zobaczymy, jak teraz szybko dobierze mi drive atarów. Mam nadzieję, że... A, możemy sobie wybrać jakiś inny samochód. No dobra, Pagani mi nie szło za dobrze. Może wybierzemy sobie coś, czym mi dobrze szło na PC-cie. Czym mi tam dobrze szło? Na pewno to nie był ten ziomek, bo on ma tylko napęd na tył. To jest wersja torowa. O, Porszawką mi się super śmigało. To jest klasa S2 już. Tamta też była chyba S2. No, nie da się zdegradować do S1 takiej fury. No ale Porszawą mi się fajnie jeździło. Tą policyjną, bo ją przerobione na policyjną. Zobaczymy, jak się szybko drivery wczytają teraz. No, od razu jest, ja nie wiem. Wtedy to był chyba jakiś błąd. Blue screen mi wyskoczył na konsoli. O, i teraz nie będziemy ścigać się w deszcz, więc może lepiej mi pójdzie, zobaczymy. Wiem, że Porszawki bardzo fajnie mi się prowadziło. Co do ustawień trudności, to tutaj mam sobie takie ustawienia. O, przewijanie mam włączone. No dobra, może będziemy tego przewijania trochę używać, bo w sumie słabo mi idzie. Bardzo krótkie biegi tu są. Chyba 7 biegów mamy w tej Porszawce. Dobra. Ten wyścig już dosyć dobrze kojarzę. Tylko nie myślę, że pominąłem punkt. Nie, dobrze, jadę sobie nadal. Wszystko jest w porządku. Ja zawsze bardzo się skupiałem w Forzie podczas wyścigu. I wiesz, maksymalne skupienie, żeby jechać, ogarniać wszystkie te... No. Więc teraz też się skupimy i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mega szybko się biegi zmieniają w tej Porszawce. Więc wręcz błyskawicznie. Jak oni ten zakręt tak zrobili z taką prędkością? Masakra! No ale to jest ten już poziom trudności, kiedy boty zaczynają oszukiwać. Jezu, jak oni te zakręty robią, to jest normalnie urwanie głowy. A końcówka mi totalnie nie wyszła. Znaczy te zakręty tutaj, mogę to kawałek cofnąć, ale ogólnie poszło mi całkiem dobrze. Mam jeszcze problemy z wyczuciem samochodu. Może za dużo w paybacka grałem, tam to już jest w ogóle bardzo arcade'owy sposób prowadzenia auta, ale zobaczcie, że ten ostatni zakręt też tak do dupy wziąłem. Spróbujmy sobie go lepiej teraz może ogarnąć. Tak, oni tutaj... Jezu, za szybko! No lepiej te zakręty wzięli, dlatego taką wyjściową mieli wyższą, ale kurde, to i tak jest za wysoko. I tam chyba jeden radikal jeździ, a ten radikal jest masakryczny na zakrętach też. Jak już ogarniesz jego start, to jesteś bogiem. Dobrze jest trenować sobie z tymi botami, bo oni są przeważnie znacznie lepsi niż gracze. Jak już będziesz grał na tym poziomie trudności z botami, będziesz w miarę na drugiej, trzeciej pozycji. Pff, kurde, każdy wyścig w online wygrywasz. No ja jestem, tak jak mówiłem, w połowie stawki gdzieś około. Na konsoli mi tak wyszło. Nie jest to dobry wynik, ale Porszawką jedzie mi się znacznie lepiej. Bardzo szybka zmiana biegu, fantastycznie się nią prowadzi. Też dociskałem czasami gaz przy wyjściu z zakrętu na maksa i wiecie tam, troszeczkę zarzuciło dupę, ale tak w granicach normy, jest naprawdę w porządku.
do samej jazdy na konsoli, no to kwestia, mówię, przyzwyczajenia i troszeczkę dłużej by się pojeździło i by było spoko. Trochę dupa boli, że nie mamy tutaj tych 60 FPS-ów, no nie? Kupujemy sobie taką droższą, lepszą konsolę, a tutaj w Forzie Horizon 3 ciśniemy na tych 30. Wolałbym mieć troszeczkę nawet gorszą grafikę i grać w 60 FPS-ach, lepszą płynność mieć, tak? Niż... Nie, czy nawet nie wiem, czy ta gra jest pana w 4K. Mówicie, że jest? Ja moim zdaniem nie jest. Jak mam na monitorze Full HD. I tutaj no, nie można nic więcej z niego wycisnąć. No krótko mówiąc, grafika i tak wygląda bardzo ładnie na tej konsoli. Jeśli ktoś ma Xboxa One teraz odpalonego, może sobie zobaczyć to wideo i odpalić sobie Xboxa i zobaczyć, czy jest jakaś różnica. Ja Forzy na PC-cie dawno nie odpalałem, Forzy Horizon 3. Nie wiem dokładnie, nie mam porównania teraz za bardzo. No ale mi ta grafika odpowiada tutaj na tej konsoli. Na Xboxie One myślę, że wygląda tak samo, bo ta gra nie była jakaś tam specjalnie ulepszana na Xbox One X. Także tutaj nie możecie się spodziewać jakichś tam niesamowitych rewelacji. Trochę taki niesmak jest po tym, że jakoś tam długo gra się wczytywała i był jakiś problem. Nie? Gdzie na PS4 chyba żadnego nigdy problemu nie miałem z żadną grą, naprawdę. A tu już miałem... W sumie Forza Horizon 2 przy pierwszym uruchomieniu mi się skraszowała. Normalnie zrobiły się jakieś kolorowe artefakty na ekranie i był problem. I tak samo miałem na Xboxie One kiedyś, jak pierwszy raz uruchomiłem Forza Horizon 2. Także... No kurde. Konsola, to nie może się zawieszać. Nie? Pyk, tutaj nawet jakiś rekord może pobije. Damn. Ile gwiazdek? Rekord życiowy, proszę bardzo. Damn it. Porszawą sobie nabiłem teraz, od taką z dupy jadąc. Na konsoli. No widzę, że teraz chyba tekstury jezdni nie są na takim poziomie jak na PC-cie, coś mi się tak wydaje. Ale ciężko mi stwierdzić, no. Dla mnie ta gra i tak wygląda w porządku nawet teraz. I mógłbym sobie w nią grać na konsoli, bo na konsoli też mi się fajnie grało. Pamiętam, że na początku, jak ta gra tylko wyszła, miałem ją na konsolę. Cisnąłem, kurde, byłem bardzo dobry. Fajnie mi się grało. Coś ja tam wtedy z PC-ta, nie mogłem nagrywać. Coś tam było takiego, że nie mogłem grać za bardzo na PC-cie. I sobie nagrywałem z konsoli tylko i wyłącznie. Cyk, jak on śmiga. Wow, elegancko. Piszcie, co myślicie o Forzie Horizon 3 na konsolę Xbox One X. No jak dla mnie, tak samo wygląda jak chyba na Xboxie One. Jeśli macie jakieś informacje do tego, czy została ona wzbogacona, czy też nie na Xbox One X, to też dajcie znać w komentarzach. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.